Gruchołazy, podobnie jak inne miasta na południu Polski, walczą z żywiołem. Aby wesprzeć tych, którzy stracili dobytek i potrzebują wsparcia, Fundacja Bajtel zorganizowała punkty zbiórki, do których można dostarczyć najpotrzebniejsze rzeczy. Gruchołazy jest to miejscowość nam bliska. Mieszkają tam ludzie, którzy też wspierają Fundację Bajtel, my sobie wspomagamy. My w ramach wdzięczności i Możliwości, jaką Fundacja Bajtel daje Guchołazom, też wyszliśmy z inicjatywy, własnej inicjatywy, żeby pomóc akurat miastu Guchołazy. Na liście niezbędnych darów są m.in. żywność z długim terminem przydatności, środki higieny osobistej i dezynfekcji, czoce, ręczniki czy karma dla zwierząt. Przede wszystkim potrzebna jest woda mineralna najlepiej w 5-litrowych butelkach. Pomóc można także nie wychodząc z domu za pomocą zrzutki finansowej. Dary dla powodzian można przynosić do wielu miejsc na terenie Mysłowic, m.in. do Urzędu Miasta, siedziby Fundacji Bajtel, miejskich przedszkoli i podstawówek, przedsiębiorców czy osób prywatnych. Lista na bieżąco aktualizowanych punktów zbiórki dostępna jest. Na My jako Urząd Miasta, jako miasto włączyliśmy się w tę zbiórkę, żeby pomóc tym wszystkim, którzy zostali dotknięci nieszczęściem, jakie spłynęło na nich. Mysłowiczanie już nieraz udowodnili, że potrafią solidarnie nieść pomoc każdemu, kto tego potrzebuje. Pierwszy transport z darami wyjedzie do Ruchoła już w środę 18 września i będzie wznawiane co kilka dni. Sama zbiórka potrwa do około 15 października a jeśli sytuacja będzie tego wymagać, zostanie przedłużona. W pomoc ofiarom powodzi w południowej Polsce włączyły się również inne lokalne organizacje, a więcej informacji na ten temat znajdziecie w mediach społecznościowych.